w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem oraz w trosce o bezpieczeństwo. W Urzędzie Miasta Jelenia Góra zmieniono zasady obsługi klienta. W praktycznie wszystkich wydziałach kontakt z urzędnikiem odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem telefonu, platformy ePUAP oraz mailowo. Są tylko dwa wyjątki. Te dwa wydziały to Wydział Komunikacji i Urząd Stanu Cywilnego, gdzie specyfika przyjęć polega głównie na tym, że część rzeczy trzeba załatwiać osobiście, bo trzeba składać podpisy na dokumentach, trzeba te dokumenty osobiście odebrać. Mimo to preferowany kontakt z urzędnikiem w tych dwóch wydziałach to kontakt telefoniczny. Gdy sytuacja tego wymaga, oczywiście można załatwić swoją sprawę na miejscu. Musimy zadbać o to, żeby w pomieszczeniach nie gromadziły się zbyt wielkie grupy ludzi. Stąd też każdy, kto się zapowie telefonicznie w tych dwóch wydziałach, bądź przez mail, czy w innej formie elektronicznej w pozostałych, będzie przyjęty z odchyłką 2-3 minut. Oczywiście dopuszczamy sytuację taką, że ktoś nie może się zmieścić, nie może się zapowiedzieć, ale wtedy musi się pogodzić z tym, że będzie czekał nieco dłużej na obsługę. Każdy, kto przyjdzie do urzędu, musi mieć zakryte usta oraz nos, a przy wejściu zdezynfekować ręce. Nowe zasady obsługi klienta Urzędu Miasta Jelenia Góra będą funkcjonować do odwołania.